Cześć, z tej strony Gerd Murphy. Jak zapewne się zdążyliście zorientować, jestem kompletnym kretynem, także do tego odcinka Metro 2033 nagrywam dźwięk po fakcie, ponieważ no, jestem kretynem, jakby nie patrzeć. Słuchajcie, więc będą to bardziej takie fragmenty poszatkowane, kurna, highlights z tego odcinka i z tej misji. Okej, dobra. Po tym jak się pokręciliśmy po tym cholernym metrze, nie oszczędzę wam zwiedzania i kupowania inwentarzu, wybieramy się na Ryską, czyli stację sąsiadującą, do której mamy przyciągnąć kabelek. A tak naprawdę Artem chce przenieść się do Polis, tak jak kazał mu... nie pamiętam jak się gość nazywał. Dobra, nieważne, no kurde. Będziemy jechać. Nie wiadomo po jaką cholerę, nie wiadomo jak, nie mamy żadnego najmniejszego logicznego planu, także jakoś to będzie. Powodzenia również dla ciebie, towarzyszu. Strasznie zaczęły mnie już denerwować, cholera, ten rosyjski dubbing. Ja nie wiem, czy ja tego nie zmienię jakoś w pewnym momencie, no bo ile cholera można słuchać po rosyjsku. Oczywiście, jak możecie się domyślić, nic w trakcie tej podróży do Ryskiej nie wyjdzie nam dobrze. Pierwszy raz w życiu opuściłem swoją bezpieczną stację. Ale jakoś w ogóle głos narratora nie pasuje mi kompletnie do Artema mi nie pasuje, bo to teoretycznie mają być myśli Artema, nie? Ani w dupę nie brzmi mi to, jak powinien brzmieć Artem. Okej, przejeżdżamy ostatnie wszystkie posterunki. Gwizdzą na nas, nie wiadomo po jaką cholerę, głupie skurwysyny. Co jakiś czas przed zakończeniem, wejściem do tunelu, jeszcze na tym ostatnich fragmentach przed tym jest... Kurwa, nie mogę gadać jednocześnie z nimi, a oni nie zamkną się tutaj, więc mam nadzieję, że trochę chociaż mnie rozumiecie. Są przystanki graniczne, żeby, nie wiem, cokolwiek. Oj, tak, będziemy się uczyć używać latarki, która jest, kurwa, kompletnie kretyńska. Znaczy, długo nie mogłem załapać powiązania pomiędzy tą cholerną ładowarką. Czy ja zawsze muszę mieć wyciągniętą tą ładowarkę, czy nie? Nie, okazuje się, że nie muszę mieć zawsze wyciągnąć tej cholernej ładowarki. Tylko jak chcę, żeby było mocniej. Zamknijcie ryje! O mój Boże, żeby świeciło mocniej. Co się stało, u Aleksiejskiej zastrzał wojenny karawan. Jak widzicie, musimy wybrać inny tunel, oczywiście wcale niebezpieczny tunel, bla 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 bla. I tutaj jest to inaczej zrobione niż w książce. Tam w książce oczywiście po prostu tam była anomalia. Tutaj jest troszeczkę inaczej, no ponieważ jest to gra, tutaj musi się coś dziać, musi być akcja, nie jest to gra fabularna, więc nie da się tego, znaczy taka, wiecie, stricte fabularna, żeby to rozwiązać jakimiś, kurna, nie wiem, dziwnymi quick time eventami czy cokolwiek. Tylko to mamy się strzelać, nie? Strzelać się mamy. Mamy się napierdzielać. I wjeżdżamy do tego zajebistego tunelu. Ja kompletnie nie rozumiem tych wielkich bram. Skąd się niby wzięły tam te wielkie bramy? Co w moskiewskim metrze w tym momencie są takie wielkie bramy, kurwa, na wjazdach do tunelów? Oczywiście, że nie. Na pewno nie. Jest normalne metro, no. Tutaj to wszystko zostało tak troszeczkę podrasowane. Kuźwa, mnie łeb boli również. Ale jesteśmy już w dziwnym tunelu z dziwnym tym. Teraz sprawdzamy nasz inwentarz. Mamy nożyk, mamy lelewolwel. I tam jest jakaś brzydka morda, ucieka przed nami. A i to jest moim zdaniem zajebisty ten cienie ludzi, których nie ma. A oni oczywiście zaczynają świrować ze względu na anomalię. Nie słyszysz, jak oni płaczą? Борис! Борис! No i pojebało нам we łbach, oczywiście, wszystko bardzo fajnie.
O, a to z tyłu tak wygląda jakoś dziwnie, nie? Artem również z jakiegoś powodu mdleje teraz. I słyszy... Słyszo, widzi... Huntera. Hunter. Widzicie, kurwa, przypomniałem sobie, jak się goś nazywa. Artem! Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Dobra, Hunter wypalił do kurwa przestrzeni i nic się nie dzieje. Ale bo tam idzie Czorny! To jest Czorny, którego źle widać! I Czorny go łapami tak kurczy tu łapy. O, tak mu położył łapy koło głowy i Hunter umarł, bo Czorny jest zły. I Czorny piści. Czorny powinien żyć ryja, nie? Tak było w książce, oni strasznie darli ryje. A co, o ile to jest Czorny? Ale podejrzewam, że jest to Czorny. Oj, ktoś go zabił, biedny Czorny. A raczej zły Czorny. Wszystko jest Czorny. I Artem jako jedyny się obudził? Nie, oczywiście, że nie. Ja oczywiście w pełni świadomy tego, co się będzie działo. Będę teraz bardzo profesjonalnie odwracał się w stronę, w którą powinienem. No, dobra, jedziemy tam. Jedziemy tam. A, i mam ład... Dobra, będę ładowarkował teraz. Dobra, jedziemy. Kurwa, niedobrze, niedobrze, bo Borys śpi. Nie śpi Borys. O kurwa, i właśnie o to chodzi. Ja bardzo profesjonalnie patrzyłem dokładnie w tą stronę, w którą miałem. Teraz przeładuję, ponieważ mniejsza, że kolegę mi zeżarło. No i tak, zamiast zwykłej... O, szybko naciskaję! Quick time event, bardzo genialne. No ale akurat bardzo fajnie to wygląda. Nie wiem, co to w ogóle jest, to co nas atakuje. Na wszelki wypadek pierdolnąłem sobie na wstępie ze strzelby. Fajny mechanizm w ogóle uważam. Lewym przyciskiem... Kurwa, rozwaliłem tą, nawet nie zauważyłem wcześniej. Rozwaliłem nam wózek zamiast potworsa. Lewym przyciskiem na lewą komorę, prawym na prawą. Idź stąd, kurwa, świnio! To są ludzie świnie. Przynajmniej tak wyglądają. Normalnie mają mordy jak świnie. W zasadzie mało wyglądają jak ludzie. A bardziej jak, nie wiem, małpo, niedźwiedzio, potworo, świnie, dobra. Oczywiście on mnie napierdala, ale ja sobie grzecznie... Kurwa, nie wiem, skąd oni skaczą i w ogóle skąd się biorą. To jest jakoś dziwnie zrobiona jest ta walka. Ale z całą pewnością była emocjonująca, ponieważ bałem się, że w każdej chwili mnie spierdolą. A najlepsze jest to... że nie umiem strzelać. No dobra, nieważne. Jest to nawiązanie, może nie było oczywiście takiej sceny w książce, jest to nawiązanie do wspomnienia z książki, no że teoretycznie, bo... trochę wyglądają. O, właśnie to się stało. Że pogoni za szczurami. To może miały być w zasadzie te szczury, ale no szczury były bardziej podobne do szczurów. Artem wypadł i ja się tutaj bałem, że po prostu sfejlowałem i spierdoliłem, a tak miało być. Ja się tutaj na boczek cofam. Świnio, szczuro, kurwa, potworsy biegną dalej. Ja się wysuwam. Oczywiście nie ja to robię, tylko scenka. I teraz napierdalam. Nie wiem, jakim cudem we mnie nie trafili, skoro cały czas napierdzielają. On żywie! Do mnie, szybko! Ja żywie! Przestańcie we mnie strzelać, kutafony, bo już 10 razy byście mnie zabili przypadkowością. I rozpieprzają te szczurki. Szczurko, świnio, ludzi, nie wiem, kurwa, co to jest. Miotaczem ognia. Ja nie strzelam, bo nie ma, kurwa, do czego. Ja też się muszę napić. I to w zasadzie w rzeczywistości chyba się muszę napić. Strasznie denerwujące jest takie, kurcze, komentowanie po fakcie. No nic. I dotarliśmy z jakimś cudownym cudem na Risko. Как расстаться, мы выпили за то, что остались живых. И начинаем пить с людьми. А, мы должны найти из какого-то повода бурбона.
Bourbon jest chyba jedną z bardziej wkurwiających postaci w tej książce i w tej grze prawdopodobnie. No za Artyma! Napijmy się, za mnie się napijmy. Bardzo się napijmy. To jest bardzo interesująca i zasadna scena picia. No oczywiście, że zasługuje na medal. Ja nie wiem dlaczego, ale zasługuje bardzo. Nie wiem co kurwa niby takiego zrobił. Aha, bo tak, bo ja się, przecież Artem się obudził, no tak. No to super. Się bardzo cieszę. Na mnie nic nie działa. Hello, baby! Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. Co wy chcecie sprawdzać? Dobra, już, pijcie szybciej. Aaa, i widzieliście tam, kurczę, ja nie widziałem tego wcześniej. On usłyszał tą rozmowę. Tam przed sekundą przeszedł w tle Bourbon. Ja oczywiście tego nie zauważyłem wcześniej, no bo nie wiedziałem, jak Bourbon będzie wyglądał. No, już możemy skończyć chlać do usranej, ponieważ, no, ja lubię się napić, ale nic z tego na dobrą sprawę nie mam, nie? Piłem dużo i nic mnie nie ruszyło, nie żadnego, wiecie, kręcenia w głowie czy coś. A teraz bardzo grzecznie sobie podejdziemy do stołu obok. Zamknij ryja. Bardzo grzecznie podejdziemy do stołu obok i zgarniemy napiwek, który został zostawiony dla kelnerki, a my go sobie po prostu weźmiemy. Widzieliście, tam kurwa były 4 naboje, a mi się pojawia plus 1, no serio. Czort nie znają, no ja się cieszę. I oczywiście super, super drogie pociski żołnierskie zostają zostawione w zlewie. W zlewie. Ja pierdolę, w zlewie. W zlewie! Dobra, to było odtworzenie tego, co mówiłem wcześniej. Co ci się skazał? Co ci się skazał? Co ci się skazał? Okej, idziemy do tego małego dzieciaczka, ponieważ do nas macha. Ja podchodzę do każdego dziecka, które do mnie macha. Ty Artyom? Ciebie tu tyśnie jeden człowiek. Wy tam, w prawolki. Nie хорошо. No Bourbon nie хорошо pachnie. Dobra, i daję małemu jedną kulkę, bo nie chce mi się kurwa popierdalać po tym mecze tak długo, jak popierdalałem po Wongu. No kurde, się tak zgubić można. Dziwnie są zrobione w ogóle te baraki. A teraz pół godziny będziemy się zastanawiać, w jaki sposób kucnąć. Okej, udało się, super. W ogóle tej kurcze... Tak, będziemy, poświecimy sobie trochę. No kucnij, kucnij, dziękuję. W ogóle w porównaniu z książką tutaj wszystko jest taka dużo bardziej trwała ta infrastruktura. Może być, że to są blachy i tak dalej. Ale są i to ma w zasadzie dużo więcej sensu. Takie nawet kombinowanie, jak to wszystko stawiać i tak dalej, niż te cholerne namioty, kurczę, w których spali. No ale to też na dobrą sprawę, jasne, pożar, jedna zapałka i to wszystko muszę schajcać, a tam to było tłumaczone, jak oni to robią. Okej, dobra, przestaję pierdolić i jest już... Witaj Bourbon. Witaj Bourbon, krzesło mi się świeci, w związku z tym je kliknę. Dobra, idziemy na sucharzyską. Слушай, пацанчик. Сухаревском, а не... Добра, не могу. Станция закрыта. Меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, на мне не действует. В туннелях на тебя не действует. А, и teraz będę вам махал, żebyście dostali, żeby вам się zrobiło niedobrze. Mi się już zrobiło niedobrze. Tak, gotów, gotów. Boże, Bourbon, jak ty mnie nudzisz, człowieku. Gotów. Dobra, bierzemy naboje, które nam dał. Nie zostawimy ich tak, kurna, bez sensu. I idziemy, wychodzimy z nim z ryjskiej. I w zasadzie na tym skończył się ten przecudowny, odtwarzany, dziwny odcinek, nie wiadomo, bo ja, nieważne. Ale gra jest wkręcająca dalej, także ja już teraz zacznę się z wami żegnać, bo wy popatrzcie jeszcze na jak chodzi pięknie Bourbon.
I mam nadzieję, że następne odcinki już będą leciały normalnie, nie będziemy się pierdolić z jakimiś głupimi powtórkami albo czymś tam dogrywaniem, bla bla. No tak myślę. Mam nadzieję, że tym razem już nic nie zjebie z dźwiękiem, tak żeby nie ten... Okej, to jest bardzo ciekawy sposób. Zamiast normalnych drzwi to takie wielkie ten. Tylko problem w tym, że jak teraz Bourbon to odsunie, my wejdziemy do takiego super strasznego, zakazanego tunelu, który zapewne dlatego był zasłonięty, żeby jest super straszny i zakazany. Wejdziemy tam i nikt za nami nie zasłoni. Więc zostanie otwarty na rozcisz. Ale to nie jest problem. Nie jest żaden problem. Wchodzimy w związku z tym do tych zapomnianych, złych tuneli, tak żeby ominąć Hanzę i tak dalej. I żeby nie kombinować i kończymy grę. No, tak. No, także zapraszam was na następne odcinki. Mam nadzieję, że wam się chociaż trochę podobało. Pamiętajcie o łapkach, subskrypcjach, łapkach w dół też. Spokojnie, mam problemu, komentujcie. I widzimy się w następnych odcinkach Gram w grę Metra 2033. Dzięki, na razie, cześć.